Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem chciałem poruszyć temat tanich gitar na Allegro. Mówię o takich gitarach, gdzie na przykład mamy gitarę za 200 zł albo za 300 zł gitara plus milion różnych dodatków, piórka, kostki, paski, pokrowce, jakieś różne inne pierdoły, strojki i tak dalej. No tutaj kwestia rozbija się przede wszystkim o pieniądze. Oczywiście zawsze chodzi o pieniądze. No i teraz jeśli już mowa o pieniądzach i do tego dodamy jeszcze wyraz gitara, to zaczyna się troszeczkę robić mętlik, bo pierwsze wyjście to jest takie, że po prostu chce tam jakieś dziecko grać na gitarze, no to dup, kupujemy mu gitarę najtańszą, wchodzimy na Allegro, bo wiadomo, wszyscy wchodzą na Allegro, szukają sobie na Allegro najtańszego badziewia, jakie jest. No trzeba niestety to przyznać, że no to te gitary nie są jednak takiej super jakości. Jedno podejście jest takie, że no dziecko chce grać, no to coś kupmy, no kurczę, tutaj mamy zestaw, gdzie mamy wszystko naraz, no to kupmy taką gitarę. No owszem, no z jednej strony to jest mądre wyjście pod tym względem, że dziecko nie wiadomo jak długo będzie grało, może mu się znudzi, wypieprzy tą gitarę, spali albo nie wiem co tam pogryzie, więc lepiej kupić tanie. Ale z drugiej strony, no ludzie, ja grałem na gitarach, z którymi przychodzili, pojawiali się uczniowie, gitara kupiona na Allegro, badziewna jakaś, która po prostu brzmiała tak, jak gówno brzmiało, naprawdę. Ja wiem, że te osoby, które zaczynają grać, to dla nich brzmienie gitary na początku, what the fuck, co się dzieje, ale ja brzmię, ale super, ale super. Ale po jakimś czasie stwierdzą te osoby, że ta gitara jednak, coś z nią jest nie tak. Po pierwsze, wybierając gitarę, nie znając się zupełnie na gitarach, chcemy na przykład grać rocka. No teraz już się zwracam ogólnie do osób, które już wiedzą, co chcą grać, bo dzieciaki, małe dzieci nie wiedzą, co chcą grać, chcą mieć gitarę, już trzymają w rękach, to już po prostu ekstaza, odlatują. Ale teraz zwracam się do wszystkich, którzy mają już te naście lat, od nie wiem, 14 czy tam nastu lat w górę do 150, to kupując gitarę trzeba się po pierwsze zastanowić nad jednym. Co chcemy grać? Tylko nikt nie mówi, że chce po prostu mieć gitarę, wszystko jedno, chce wszystko grać. Bo czegoś takiego jednak, trudno to znaleźć, ewentualnie można pójść w krzaki, że tak powiem, bo chcemy grać na przykład metal, a kupimy gitarę z trzema singlami i będzie dupa zbita, dupa blada i w ogóle można dużo tutaj różnych wyrazów strzelać. Ale właśnie, jeśli ktoś się nie zna, to po prostu kupi, jak mu się podoba gitara, fajny kształt, fajny kolor, a to co tam gitara ma w środku, to już go nie interesuje. Oczywiście zaznaczam po raz kolejny, że w tanich gitarach przetworniki nie wykazują zbyt dobrej okazałości brzmieniowej, więc no akurat tutaj w tanich gitarach wszystko jest budżetowe, więc brzmienie też będzie budżetowe. Pomyślcie sobie w ten sposób. Wszystko mamy tam budżetowe, więc właściwie brzmienie, wyjściowe brzmienie tego co kupimy będzie bardzo budżetowe i można powiedzieć takie ekonomiczne, czyli ekonomiczne dla portfela, bo nie będzie nas dużo kosztować. Wracając do tego, że te dzieciaki przychodziły do mnie z tanimi gitarami, one naprawdę brzmiały gówniano, a poza tym właśnie przychodzi dzieciak, mówi, że no chce grać metal, a pokazuje mi gitarę z trzema singlami kupioną na Allegro. No i po prostu tu już właściwie już na samym wstępie, kurczę, jaką tę gitarę kupiłeś? Tak, właśnie, jako tą gitarę kupił, nie wiedział jaką kupił, albo rodzice mu kupili, bo była tania. Więc właściwie mi się wydaje, że kupując gitarę na Allegro, to po pierwsze, można ją kupić, tylko wiedzcie o tym, że brzmienie wyjściowe będzie słabe. No ale można powiedzieć, że ten, który zaczyna, to na razie go nie interesuje do końca brzmienie, bo już chce na czymś naciskać. Okej, niech tak będzie, niech sobie kupi. Tylko że kupując tą gitarę, musimy mniej więcej określić właśnie, co chcemy grać. Jeśli chcemy grać jakieś takie lightowe rzeczy, to może być jak najbardziej gitara z trzema singlami, a jeśli chcemy grać mocniejsze rzeczy, to gitara z dwoma humbuckerami albo z jednym humbuckerem, zależy jak to jest zrobione, albo z układem HSS, czyli humbucker single single. No ale nie będę tutaj znowu promować kupowania słabych gitar, bo to było, można powiedzieć, nieprofesjonalne, ale zauważcie sobie, że można byłoby kupić gitarę tańszą, ale używaną. Czyli na przykład jeśli gitara kosztuje w sklepie 1000 i ta osoba, która sobie kupiła tą gitarę, sprzedaje na Allegro za 500 zł,
No to tu już trzeba było się zastanowić, że może faktycznie warto dołożyć te 200 zł i zamiast całego zestawu gównianego, takiego z różnymi jakimiś piórkami cieniutkimi, które właściwie tak są do grania akordami, a nie do grania dźwięków pojedynczych, to możemy właśnie sobie wybrać gitarę, no ewentualnie no używaną, to tam zwykle ktoś jeszcze dodaje pokrowiec albo jakiś pasek, więc można powiedzieć, że już mamy taki podstawowy zestaw do grania. Oczywiście bez wzmacniacza, bo tu pamiętajcie jeszcze o tym, że jest wzmacniacz. I można na tym coś ugrać. Gitary te będą troszeczkę lepiej brzmiały. Troszeczkę lepszy tam będzie osprzęt zamontowany, bo firmy, które można powiedzieć takie produkują rasowe gitary, to już troszeczkę dbają o osprzęt, który montują, żeby to nie było zupełnie totalne badziewie. Więc właściwie decyzja należy do Was. No, ja bym z jednej strony bym polecał kupowanie tanich gitar, ponieważ to jest faktycznie najszybsza droga do tego, żeby tą gitarę trzymać. Ale z drugiej strony odradzam kupowanie takich taniuszkich gitar, ponieważ po jakimś czasie i tak dojdziecie do wniosku, że ta gitara jest kiepska, że wypadałoby ją zmienić, że coś jest nie tak, więc właściwie wtedy stracimy te 350 zł czy 200 zł. Bo kupując na przykład za 200 zł zestaw, to sprzedamy go za ile? Za 100? Nawet nie wiem, czy ktoś kupi za 100 zł, więc właściwie będziemy zupełnie, można powiedzieć, w tyłku. A tą gitarę co, powiesić na ścianie? No też wieszać na ścianie taki sprzęt, no może to troszeczkę obciachowe, nie? A żeby tylko wisiało. Więc zastanówcie się, no i myślę, że niech każdy podejmie decyzję dla siebie odpowiednią. Ja tylko staram się jakoś doradzić. Oczywiście nie chcę tutaj się specjalnie wymądrzać. Więc myślę, że to byłoby tyle. Papatki. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube, są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.